Hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sé de un amor que puede hacer milagros. Sé que una vez me hice sentir tan feliz, una vez me hice feliz, quizás en brazos. Aún hay algo de amor, si alguna vez me hice sentir tan feliz, quizás tal vez cuando me ves me hice feliz, quizás en brazos. Aún hay algo de amor. Potrzebujesz czegoś? Spokojnie. Przyszłam do Martina. Jeśli go nie ma, to już wychodzę. Nie złość się. Octavio? Octavio! Gdzie Octavio? Ten Martin to świr. Zimna kola. Wszystko pod kontrolą. Co z tobą? Chcesz? Nie. Pokłóciłeś się z Miją? Przeciwnie. Wreszcie zdecydowała się na seks. Dajcie mi spokój. Powinieneś się cieszyć. Właśnie. Ale jak, skoro ją zdradziłem? Jak anoche yo estuve con otra chava? Zapomnij o tej Sabrinie. Otrząśnij się. To nie takie proste. Czemu? Byłem pijany i nie wiedziałem, co robię. Nie zabezpieczyłem się. Co? Jak to nie zabezpieczyłeś? Czy w takiej sytuacji jak ja wiedzielibyście, co robić? Zawsze trzeba używać prezerwatywy. Nie było czasu. Rzeczywiście powinienem użyć prezerwatywy, ale tego nie zrobiłem. Stało się. Ok? A jeśli Sabrina jest w ciąży? Nie histeryzuj. Byliście ze sobą tylko raz. Od razu strzeliłeś gola? Zwariowaliście. Raz wystarczy, by kobieta zaszła w ciążę. Nie mówiąc o chorobach. Tak, przestań ględzić. Wiem. Teo, patrz, jak łazisz. Ty też. Ay, mira.
widzę, że nie jestem jedyną głupią w tej szkole. Oto kolejna członkini klubu Raquel. Oddawaj. Coś taki nerwowy. Umiesz grać na dwa fronty. Dała mi to zdjęcie, bo pomogłem jej w problemach. Nie mieszaj się. W problemach? Chyba umysłowych. Takie kity to wciskaj babci. Czemu nic nie powiedziałeś? Bo zapomniałem. Przyszedł Bustamante i kazał mi podpisać czeki. Nie mogę na wszystko zwracać uwagi. Nie podpisuje się czeków obcym ludziom. To elementarna zasada. Wiem. Nie musisz mi przypominać. Co teraz? Zadzwoń do Bustamante. Niech coś wymyśli. Nie będę zawracał burmistrzowi głowy głupotami. Skoro cię w nie wpakował, to niech teraz wyciągnie. Uspokój się i pomóż mi. Porozmawiajmy na chłodno. Bierz telefon i dzwoń do niego. Słucham? Pan Mendiola, powiedz mu, cicho. Nie, to nie do pana. Tak, został przesunięty. Sądzi pan, że to rozsądne? Powiedz mu. Czekamy na nich z otwartymi ramionami. Na kogo? Do widzenia. Panie Mendiola, zamknij się. Czemu mu nic nie powiedziałeś? Mecz piłkarski z drużyną Leon został przesunięty. Jakbym miał za mało innych problemów do rozwiązania. Wezwałem was, bo za kilka dni gramy pierwszy mecz. Musicie wygrywać, by dostać się do finału. Finału? Jesteśmy łamagami. Nie ma o czym marzyć. Owszem, ale zamierzam was podszkolić. Dlatego będziecie ćwiczyć w wolnym czasie. Co? Nie. Koniec z wieczornymi wyjściami. Nie. Cisza. Macie myśleć o grze 24 godziny na dobę. Damy z siebie wszystko. Zwariował. Mam swoje sprawy. Ja też. Mnie też to nie w smak. Ile to potrwa? Jeśli wejdziemy do finałów, około 2 miesięcy. 2 miechy tutaj? A jeśli nie będziemy w finałach? Jak to? Ile to wtedy potrwa? Wyjaśnij, o co ci chodzi. A jeśli przegramy? Cześć, dziewczęta. Co słychać? Chodźcie. Zaczniemy od wyboru kapitanek, bo Hilda mówiła, że nie doszło do głosowania. Denerwuje się. Czemu? Chcę być kapitanką. Gdzie Roberta? Poszła porozmawiać z profesorem Octavio, ale zaraz wróci. Do jego domu? Tak. Źle się czuję. Co ci jest? Spokojnie, chodźmy na herbatę. Czemu puściłaś farbę? Nie trącaj mnie. Zdenerwowałaś Almę. Sol? Tak. Nic ci nie zrobię. Gratuluję. Ślicznie wyszłaś na tym zdjęciu. Rozumie się. Jakim zdjęciu? Które dałaś Teo. Byłam pod wrażeniem. Ten idiota ogląda je całymi dniami i ślini się.
tak jest. Dzięki. Pójdę już, bo coś tu zalatuje. Mój pompon. Medio mal? No, zalatuje? Śmierdzi jak czort. Uspokój się. Słyszałaś ją? Nie wierzę jej. Sol to żmija. Raquel, rozumiem, że tak jak Sol będziesz głosowała przeciwko mi i Robercie. W końcu jesteście w jednej paczce. Tym razem się mylisz. Bo razem z Michelle zagłosujemy na tak. Super. Poprzemy was. Naprawdę? Tak. Trzeba dbać o własne interesy. Luchan, jesteś kochana.